Złodzieje znają miejsca ukrywanych alarmów i w ten sposób łatwo są w stanie je przejść. Następną sprawą, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, mamy kilka grup zabezpieczeń, tak zwane zabezpieczenie typowym alarmem, zabezpieczenie blokadą uruchomienia silnika, które jest w tej chwili jedno z mądrzejszych urządzeń, tylko w zależności od tego, jakiej firmy jest zakładane i jakiej jakości. W tej chwili są urządzenia tak zwane bezobsługowe. My zakładamy też takie urządzenie. Jest to urządzenie, które jest zamontowane głęboko w samochodzie, które jest, można powiedzieć, że tak powiem, uśpione. Nie widać urządzenia. Urządzenie nie posiada żadnych diod pulsacyjnych, żadne kierunki nie migają. Kompletnie nic się nie dzieje i klient wchodzący, właściciel samochodu wchodzący do samochodu, posiadający chipa przy sobie, może ten samochód uruchomić. Jeżeli oddali się od samochodu, złodziej nie ma szansy uruchomienia tego samochodu w żaden sposób i przy tym nie wie, o co chodzi. Co najważniejsze, że nie ma śladu żadnych diod pulsacyjnych, po których można trafić do centralki. To urządzenie nie ma ani syreny, nie ma diody pulsacyjnej, co powoduje to, że on nie jest w stanie namierzyć tego urządzenia, że co jest. On w tym momencie może pomyśleć, że jest samochód zepsuty albo ma wielkie trudności. I te urządzenia według mnie nadają się do tych samochodów wyższej klasy.